Dobra, siemanko. Witam was w odcinku kolejnym. Cóż, trzeba nadgonić trochę te filmiki. Bo na kanale ostatnio, kurde, zbyt mało filmików się pokazuje. Pewnie nie jeden z was jest tym zawiedziony. No, wytłumaczenia na to nie ma. Po prostu, no, brakuje czasu na nagrywanie. No, ale wakacje się skończyły. Myślę, że uda mi się co nieco ponagrywać dla was odcinków składanie. Cóż, robimy go dalej. Jeszcze, kurde, jeszcze nie działa. Na razie jeszcze mam problemy kolejne takie, iż kranik mi się zrąbał. Kranik, tam widzieliście wcześniej, to był kranik mój oryginalny. A tu założyłem na przymiarkę kranik od TTR-ki. Tylko jeszcze nie przypatrzyłem się, w którą stronę. Aha, bo to idzie w dół. Mam nadzieję, że tam będzie tyle wystarczająco miejsca na wężyk. Bo tu idzie wężyk w dół, a przy TTR-ce idzie w bok. Bo to i tak idzie w stronę tego. Teoretycznie powinno być ok. To jest kranik od TTR-ki. No, w TTR-ce się różni tylko tyle, że od tutaj paliwo na... tu jest rezerwa, stąd czerpie rezerwa, a tu jest na ogólnie na otwartym, nie? No i jest o wiele wyżej ten bolec. No ale to mi nie będzie przeszkadzało, będę jeździł cały czas na rezerwie. No, kranik muszę wymienić, bo niestety, no, guma poszła. Przez 2 lata właśnie nie było jeżdżone, nie było przepalane. No i guma siadła wreszcie. Siadła i tyle. Co ja tu będę robił teraz? Mianowicie, to jest dekiel boczny, stator. Tu mam stator, nie wiem czy to widać. Stator, impulsator od mojego quada. Po prostu dorabiał, będę uszczelkę. Pojedziemy na biedaka. Ale dlaczego? No bo jeszcze nie jestem pewien, że to będzie mi działać na 100%. Bo może być deczko inny kąt wyprzedzenia zapłonu i chciałbym tego quada odpalić, ale się na razie nie da, bo nie da się odpalić, bo mam magneto ogólnie mokre. Magneto mam mokre, no i jak ściągam dekiel, żeby robić tam przy magnecie, to mi się cały olej wylewa, nie? I ogólnie jest dupa. Ostatnio właśnie go próbowałem odpalać, tak jak wam mówiłem, no i odzywał się, pochodził przez chwilę, no i gaz, no ale to i wyłącznie jest wina gaźnika, będę właśnie musiał gaźnik wyczyścić jeszcze, bo nie czyściłem go 2 lata, to tam na pewno jakieś osady są i inne pierdółki. No i będę musiał to wyczyścić wszystko. Kupiłem drugi moduł zapłonowy, ale to wam potem powiem ewentualnie, jak nie zapomnę, o co chodzi. Dlaczego kupiłem drugi moduł zapłonowy? Nie wiem czy to widać, no jest sporo większy ten drugi. Ale jak nie zapomnę, to wam powiem, jak będę robił tam przy tym. Dobra, teraz wam pokażę moją metodę na robienie uszczelek. Bo nie jeden z was pewnie zrobiłby to w ten sposób po prostu, że brałby papier, położyłby na przykład na czymś płaskim, położyłby dekiel, obrysowałby dookoła, porobiłby dziurki, poznaczyłby dziurki i wycinałby tak. Moja metoda jest troszeczkę inna, nie wiem czy ktoś korzysta z tej metody, czy nie, czy robi w ten sposób, dorabia sobie uszczelki. Czasami no trzeba, no bo uszczelka jest dość droga, chyba w granicach 50 zł by mnie wyszło za uszczelkę tylko na ten dekiel. Bardziej by się mi opłacało wtedy kupić komplet na cały silnik, no ale na chwilę obecną jest to troszeczkę nieopłacalne, bo nie wymaga mi ten kład tak znowu rozbiórki. No, za niedługo będę miał, no tam kurde, do roboty przy cylindrze, bo lekko kopci, jak hamuje silnikiem, to kopci kład.
No ale znowu nie będę się nad tym... Tu mam uszczelkę starą, tylko to jest od Kalev 300 wersji na dwa koła z napędem. Jest minimalnie inna uszczelka, no i dlatego muszę dorobić. Dobra, pokażę wam bez owijania w bawełnę, jak ja odrysowywuję uszczelki, jak ja robię uszczelki. I dobra, tyle. Po prostu kładę sobie papierek. Najważniejsze jest to, tylko i wyłącznie to, żeby się nie ruszyło. I nie wiem, czy ktoś z was za młodych lat odrysowywał monety na przykład na papierze. To jest dokładnie w ten sam sposób. Po prostu po krawędziach rysujemy. I się powinna nam tworzyć uszczelki. Na razie się pewnie wam wydaje, że to takie bez ładu, bez składu, ale zobaczycie efekty, jak skończę to odrysowywać. Najważniejsze w tym właśnie jest jedno, żeby nam się to nie, za żadne skarby, nie przemieścił ten papier, bo wtedy cała praca na marne. Dobra, odrysowałem i sprawdzamy na drugiej stronie. Ta wola. Pięknie, ładnie, uszczelka odciśnięta. No i cóż, wycinamy teraz to, jak już mam odrysowane. Jak mam nożyczki jakiekolwiek. Coś tu jest. Fuch, elegancko. Co dalej? Dalej, panowie, musimy poszukać dziurkacza i wytniemy dziureczki. Dziureczki się wytnie. No i dobra, dziureczki już są. Teraz wycinamy w środku.
Dobra. To jeszcze nie koniec. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. No i dobra, uszelka jest, przymierzymy. No i wygląda na to, że pasuje. Coś z tego będzie. Dobra, ja będę robił cięcie, bo muszę wyczyścić tutaj na dole koło magneta dokładnie, a tutaj nic nie będzie widać, więc zrobimy przerwę, ja to tam wyczyszczę i złożę to na, no niestety możecie nie być zadowoleni, na silikonie, no bo to taka papierowa uszczelka to jest nic. Ale tak, zanim będę zakładał, to jeszcze nie zobaczycie, więc widzimy się po krótkiej przerwie.